teściówka przynosi ci znowu skarpetki. Już pod koniec XX wieku przynosiła ci skarpetki, w XXI wieku przynosi ci to samo. Wiecie, jak była potworna męka? Ludzie chodziliby i wyli z tęsknoty za śmiercią. Skończ to, skończ to. My żyjemy po 50, 60, 80 lat i się nie zdążymy jeszcze nażyć, ale proszę mi wierzyć. A to ja mówię o 800, a na 7280 urodziny kolegi z pracy. W kółko to samo, w kółko to samo. Bóg się nad nami zlitował w takim stanie niespełnienia. Kiedy jesteśmy, to ojciec Mirosław Pilsiak tak ładnie mówił o tym, że starość jest trudna. Ja się powolutku zbliżam do tego wieku i zaczynam już widzieć takie pierwsze oznaki takiego niekontaktowania z rzeczywistością. Pierwsze oznaki, szczególnie z taką informatyczną rzeczywistością i tak dalej, to coraz mniej z tym wszystkiego rozumiem. Ale ojciec Pilsiak mówił, że u Dominikanów w Warszawie jakiś stary, skorowany ojciec, biedak, poszedł do ksero, chciał sobie coś skserować. Wiedział, że tam się jakiś papier wsadza, więc wziął taki papier szary z paczki z opakowania, pchał go do ksero, serce do ksero. Był tak chory, że ojciec powiedział, ojciec przeor mówi, ojcowie, kochani, zapiszmy się na listę opieki nad tym starszym ojcem, żeby po godzinie będziemy czuwać przy nim. No to on, ten stary, poszedł się sam zapisał pierwszy. Złamał rękę, to ojcowie mu zrobili temblat, żeby tą rękę nosił na temblat. Bo ci pomyliło nie tą rękę na temblat. Złamano jadowiat. Zdrowie jest naprawdę, my się uśmiechamy, ale proszę Państwa, ja spotykałem ludzi, którzy księdza, jak ja już bym chciała, jak ja już bym chciał umrzeć. Pan Bóg spełnia, to daje ludziom szansę przez to, że dał nam wielki, niewyobrażalny dar śmierci. Ja wiem, że to na tej sali, kiedy jesteście młodzi, wszystko przed wami, małżeństwo, dzieci, seks, realizacja, powołanie, budowa domu, że to brzmi strasznie, ale proszę mieć, ja to coraz bardziej rozumiem. Pan Bóg dał nam szansę zaczęcia wszystkiego nowa w nowym życiu, ja powiem, na czym to polega. Ja chcę tylko powiedzieć, że my jesteśmy strasznie przerażeni śmiercią biologiczną, a w ogóle nie dostrzegamy brzydoty śmierci duchowej. Może się tak zdarzyć na ulicy, że spotka swoją koleżankę. Śliczna, piękna, fantastycznie ubrana, uśmiechnięta. Co słychać? A no więc związałem się z facetem. Bez ślubu żyjemy, ale ja z kościołem to dawno. Ona jest, nie żyje. To jest nieboszczyk chodzący. I ty mówisz, słuchaj, ale jak ty się fajna, jak ci się fajnie wiedzie. My katolicy często tak mówią. Fajnie, dobrze ci się powiodło. Co dobry ten twój partner? No słuchaj, fantastyczny, kochamy się i tak. Słuchaj, a co w tej koleżance? Nie słyszałaś? Ona umarła. O matko, jaka biedna. I ty siedzisz naprzeciwko prawdziwego nieboszczyka i chwalisz go, jak się dobrze wiedzie, a o tej, która w tej chwili tańcuje z aniołami w niebie, mówisz, jaka ona biedna. Pamiętajcie, my nie zauważamy śmierci duchowej często. Nie przejmujemy się tym, że może mój ojciec, moja mama przy 20 lat żyje śmierci duchowej. Natomiast przejmujemy się tym. Proszę zwrócić uwagę, że dla Chrystusa śmierć biologiczna to był drobiazg. Kiedy przyprowadzili go do zmarłej dziewczynki, on powiedział, że ona śpi. Jezus śmierć biologiczną to cofał pstryknięciem palca, mrugnięciem oka. Łazarz wyszedł z grobu, to nie było dla Jezusa problemem. Ale żeby nas, mnie i ciebie, wyzwolić ze śmierci duchowej, to musiała być Golgota. I to jeszcze nie jest pewne, czy my z tej drogi, którą była Golgota i śmierć Chrystusa, przejście Jego pasa skorzystamy. Dzisiaj czy w czym się świat specjalizuje? Może w eniu nieboszczyków. Proszę zwrócić uwagę. Handel w niedzielę, media, no to nowinki techniczne są po to, żebyśmy ożyli. Wielu ludzi właśnie ożywa, kiedy patrzy na półki w supermarketach, kiedy dostaje nowego jakiegoś tam iPoda, kiedy właśnie jakieś nowe doświadczenie erotyczne. Wczoraj na portalu Onet propozycje dla małżeństw, żeby może w trójkącie spróbować, bo już normalny seks małżeński nie odpowiada. Ludzie szukają czegoś, co mnie ożywi. Co mnie ożywi. Więc świat się w tym specjalizuje. Proszę pamiętać o tym, że niekiedy nieboszczyk wygląda, powtarzam jeszcze raz, bardziej ciekawie od kogoś żywego. Od kogoś żywego. Sztuczne kwiaty są często ładniejsze od prawdziwych kwiatów, ale one są sztuczne, one nie żyją. Wśród ludzi, nie jeden katolik, to powiem katolik, jest smutny, choć taki markotny, ale w nim jest życie. On się może zmagać z demonem, może się zmagać ze swoimi słabościami, ale on żyje. Natomiast wielu ludzi rozkrzyczanych, rozbawionych i roztańczonych, oni nie żyją. Jeszcze raz wam to powtarzam. Żebyśmy zmienili opcję i patrzyli spojrzeniem Pana Boga na to, co się dzieje na świecie. Kto naprawdę żyje, a kto naprawdę już umarł. My żyjemy po to, aby umrzeć, a umieramy po to żyć. To bardzo ładne powiedzenie, które kiedyś zapamiętałem. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Żebyśmy mieli więcej czasu, to byśmy teraz zrobili naukę tego na pamięć. To jest ładne. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.
Genialna myśl. Jeśli umrzesz właśnie ten twój grzech, to twoje porównywanie, że to zniewolenie seksem, pożądliwością, jeśli to umrze, to nie umrzesz, kiedy przyjdzie ta śmierć biologiczna. Ona tylko będzie przeniesieniem w tamtą stronę. Ja dam takie jedno porównanie, bo proszę Państwa, być może są na sali, jeśli często tych ludzi spotykam. Przy księdza, mam koleżankę, niewierzącą, ona jest wyluzowana, ona jest spokojna, ona jest uśmiechnięta. Ja katoliczka, ciągle smutna, chodzę jakiś zestresowana, zmarkotna. Dlaczego tak jest? Proszę Państwa, taki kiedyś przykład na młodzieży wymyśliłem. Jeśli były niemieckie obozy dla żołnierzy, tak zwane ofiary, to nie były obozy koncentracyjne. Tam żołnierze dostawali paczki, mieli całkiem niezłe życzenie, jak na rozpamiętam II wojny światowej pokazane, że sobie teatrzyki robili, prawda, różne. To były takie obozy, w których można było przeżyć. Ale oni z tych obozów uciekali. Nie jeden żołnierz wchodził w jakiś tunel kopany pod ziemią i przeciskał się, brudny, spocony od tej gliny, od tego błota, przeciskał się przez ten wąski otwór, żeby wyjść na wolność. A w tym czasie jego kolega siedział w obozie i czytał sobie książki i popijał kawę. Który z nich prezentował się lepiej? No ja znam ten popijający kawę. Tamten w ziemi jak kret jakoś. Tylko który z nich był bliżej wolności? My, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi, którzy przez wąski wykop, przez wąską drogę zwiewamy z tego świata. Bo tu na tym świecie nie da się zrealizować szczęścia. I rzeczywiście wyglądamy nieraz nieciekawie. Wyglądamy nieraz nieciekawie. Ale powtarzam, ten co ucieka z więzienia jest bliżej wolności od tego, który w tym więzieniu pozostaje. Który w tym więzieniu pozostaje. Ale my chrześcijanie mamy jeden problem. Mimo tych różnych starań, praktyk religijnych nie ma w nas świecie. Pamiętajcie, religię można potraktować jako przepaskę. Ja mówię o przepaskach pieniądz, alkohol, kariera, nienawiść, porównywanie się, ale przepaską może być ta religijność. Złożę to niechlubne świadectwo. Kiedy byłem w średniej szkole, grałem w zespole religijnym i przez 2 czy 3 lata nie opuściłem ani jednej przyświętej. Stałem przy ołtarzu, w samym ołtarzu, blisko księdza z gitarą elektryczną, bo mnie wzmacniać. 3 lata chodziłem na te przyświętej. Czy gorączka, czy nie gorączka, zawsze mamie mówiłem w niedzielę rano, że jestem zdrowy. Bo jak to mieliście się pokazać całej parafii z gitarą elektryczną? Dziewczyny ze szkoły, a ja wtedy jeszcze w gara elektryczna robiłem takie wydarzenie. I ja przez 3 lata byłem zawsze w kościele, a nigdy nie byłem przez 3 lata na przyświętym. Kiedyś mi mój ksiądz spowiednik zapytał przy konfesjonale: Piotr, kiedy byłeś ostatni raz na przyświętym? Mówi, w ostatnią niedzielę. Ja pytam, na przyświętym kiedy byłeś? No, w ostatnią niedzielę, ja od 3 lat nie opuściłem żadnej przyświętej. Ja pytam, kiedy uczestniczyłeś w liturgii? On podpatrzył, że myśmy stali przy ołtarzu, C-dur, G-dur, muszę sobie pociągnąć strunkę G, tu oktawa mi nie stroi, tutaj zaczynamy w bemolu. Natomiast to było tylko pocieszanie się na przynależność do struktury religijnej, ale życia nie czerpałem z liturgii. Religijność może być tylko pocieszeniem. Pocieszeniem. Czy ja mówię na ten temat? Dlatego, że organizatorzy prosili, żeby właśnie powiedzieć tak optymistycznie, miej jakieś marzenia, realizuj się, studiuj. I szerokie perspektywy, prawda? Dobrze, ja się pod tym wszystkim podpisuję, o ile to nie jest przepaska. O ile to nie jest przepaska, która ma być znieczuleniem, która ma być ucieczką od tej drogi, którą proponuje nam Chrystus. Pragnij życia wiecznego. Proszę zwrócić uwagę, Adam zakłada przepaskę, a Chrystus na krzyżu jest rozebrany, zabrany do szaty. W Biblii strój jest znakiem tożsamości. Adam buduje sobie nową tożsamość. Przez tą przepaskę. My budujemy nowe tożsamości, mamy różne imiona, które sobie sami przyklejamy. Natomiast Chrystus pozbywa się stroju ziemskiego. Ci, którzy są pod krzyżem, żołnierze na Golgocie, ich w ogóle nie interesuje krew, która płynie z boku Jezusa, ich w ogóle nie interesuje woda, która płynie z Jego boku, ich interesuje szata, oni rzucają o nią kości. Oni patrzą tylko po ziemsku na Chrystusa, jaką korzyść. Natomiast życie nieśmiertelne, które wypływa z Jego, sakramentalne znaki, Eucharystii, chrztu, ich w ogóle nie interesują. I Chrystus wstaje z grobu nagi. Całun został w grobie. Szaty zostały w grobie. Ten strój pośmiertny, który był też całun, ten okrycie twarzy zostało w grobie. Chrystus wychodzi nagi z grobu. Otóż, żeby zyskać nowe życie, trzeba pozdejmować te wszystkie szatki, które od Adama sobie zakładamy, a przyjąć nowe życie Chrystusa. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak jest ta piękna scena w Ewangelii, kiedy niewidomy zrzuca płaszcz i biegnie do Chrystusa. Płaszcz jako symbol właśnie takiej sztucznej tożsamości. Dla niewidomego płaszcz to wszystkim. On na nim siedział, jadł, to był jego dom, on się w niego ukrywał, na nim żebrał. Pozbyć się płaszcza to było pozbyć się bezpieczeństwa, pozbyć się jakby się pozbył domu. A on go zrzuca, biegnie do Chrystusa i odzyskuje wzrok. Odzyskamy życie, jeśli zrzucimy ten ziemski